odpalam jeszcze tylko aplikację czatu gdzieś, żeby widzieć, co za głupoty piszecie. I zaraz zaczniemy. Bohaterem jest... Zobaczmy. Android się urania. Mam stary już tablet, który będzie robił jako narzędzie komunikacyjne. Ok, potrzebuję aplikacji, która nazywa się czat. Dobra, halo, słychać coś? Świerszcze. Nie, no tak, tak, no mówię, to jest ten feature mikrofonu. Zobaczmy. Że słychać, ale ledwo i bardziej świerszcze. Ciekawe. Jestem zaraz przy tym zestawie. Moment, tylko teraz tak. Wyłączmy jedną rzecz. Wygaszanie ekranu. Ustawienia. Jest, jak to się mówi teraz. Ekran główny, wyświetlacz. Uśpienie. No, po pół godziny niech ma. Że jak się oddalimy, no wiadomo, to jest dokładnie w tym miejscu. Zastanówmy się, to jest ten. Czy będziecie słuchać wiertarki? Tak. Czy tam mówi, że reżnie streama? Reżnie streama? Już patrzę, moment. Tak, pasuje mi rozwalić. Mam nadzieję, że to widzicie. To warstwę numer 1 to jest easy, to można ręką odwalić. 2 i 3. Pod tym jest prawdopodobnie już. Nie jest to wielka płyta, ale to jest ten poziom, który mnie interesuje. Tak? Tak. Więc tak, pan Lidl dał końcówki, z których myślę, zacznijmy od tej, powinna w zupełności wystarczyć. SDS, tak, który trzeba nasmarować ładnie. Nasmaruj głowicy. A to nie wiem, właśnie jak jest. Jedne poradniki mówiły, żeby nasmarować. Znaczy nie, to jest głowica. No, tutaj końcóweczkę. Cyk. Tak niedużo.
Mówili, żeby dać sobie tylko na końcówkę. Tylko mówię, to są gdzieś wiedza z internetu. Nigdy nie operowałem tych SDS-ach. Styknie? Nie wiem, czy to widać ten, ale jest lekko nasmarowana. Masaż głowicy. Styknie, dobra, dziękuję. Super, widzę, że razem wszystko zrobimy. To cyk do środka. Zaskoczyło elegancko. Jest. Czy pokaż kafelki te nowe. Jakie nowe? Nowe będą jak rozwalę te, wtedy się tylko zastanawiał. To będzie w takim stanie z miesiąc co najmniej. Czy donaty działają teraz? Powinny działać. Powinny działać, tylko nie słyszę ich, bo mam na uszach słuchawki. Źródło prądu jest, tak? Dobrze mówię? Okej. Okay. Prawie. I zaraz to ogarniemy. Sąsiedzi ostrzeżeni. Jak nie, to będzie śmiesznie. No, kapel. Ale ty mnie kapel kurwiasz. Dobrze. Okej. Okay. Jest napięcie. Kucie. Cóż, zobaczmy, jak to będzie szło. Ej, dobrze, chodzi. Okej, ochronne te. Okulary. Tak, przerwa na papierosa. Zastanawiam się, czy mogę jeszcze regulować kąt tego, jak wtycham to wiertło, bo jest, widzicie, jest skierowane tak, co mi zupełnie leży. Jakby to było równolegle tak, to byłoby lepiej. Więc zobaczmy, czy mogę to wyjąć i włożyć pod innym kątem. Kurde, nie ma żadnego obrotu. Ciekawe. No szkoda. Zupełnie mi to nie leży. Musiałbym to jakoś wyregulować. Czekaj, przełącz na wiertarkę i obróć. Ty, genialny. Nie wpadłem na to. Moment. Uwaga. Ty, prawda. Zajebisty, dziękuję. Nie wpadłem na to, że to tak działa. Jest, od razu lepiej. A. Dobra, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
dzieje się, tylko trzeba się taktycznie podejść. No. Trochę to zajmie. Patrzę, czy jakieś mądre rady. Że kill offem. Próbowałem kill offem. Średnio to działa. Czekaj, najpierw kafle skuć. Kafle, patrz, kafle odejdą ten. Nalajcie. Czy to zabawa będzie? Patrz. No to się ręcznie zrobi. Ale to jest dzieciniada, prawda? Kafelki przynoszą wiosnę. Kafelki nie są wyzwaniem, prawda? Natomiast kurde... Wyzwaniem jest to poszczególne warstwy. Że młot jest chujowy. Trudno, zapłacone, no cóż zrobię. Dobrze zamocowany. Patrzę, czy jeszcze coś może z mocowaniem, tak? Tyle wchodzi i tyle. Dlaczego mocno dociskać? Może kuć bardziej poziomo, nie? Też tak myślę, no. No niestety. Kurde. Tak, kibel teraz. Kibel ma zostać. Czy trzeba będzie obniżyć, no ale no. Ech, dobra. Niestety widzę, że w ubraniu nie ma sensu tutaj nawet próbować. Czy coś na gruz? Nie, no mam pojemniki na gruz. Widziałem, że najpierw klimatyzacja, potem to. Czy jednak się pyli? Kurde, moment. Nie sądziłem, że będzie... Lepiej pozamykajmy pomieszczonka. Są mniej więcej pozabezpieczane, ale wiadomo. Mm-hmm.
Czy kupiłem zatyczki dla sąsiadów? Tak, jakby chcieli, to mam dla nich. Okej, ochronka przeciwsłoneczna. Dobra, chyba tyle istotnych rzeczy. To jeszcze sprzęt wytrzyma w tym wieku. Centymetr gruzu i zobaczmy, co tam jest tak naprawdę. Że przebili się do sąsiadów. Nie, są ostrzeżeni, tak? Tylko powiedziałem, że to potrwa. Trochę ich okłamałem. To widzę, będzie zabawa na cały dzień. Tak, no i fajnie. Gdzie mam narzędzie do zbierania syfu? Stara, dobra technologia. Czy to sami obraz? Nie mam sprawdzić, wiesz? Kurde. Jak to skuwałem, pyta Alenik, zanim to kupiłem ręcznie. Bez sensu. To jest jakaś kurde perylowska, masakryczna zlepka. Te. Boję się to pseudomotowie tarka, żeby nie wytrzymać. Ja, dekoracyjnie coś z tego schodzi, no niestety. Tylko w tym tempie to widzę będzie... Będą długie lata skuwania. Tak, 5%, mniej niż 5%. Kurde, szczerze? Na ile to wygląda? Gruz do kibla. A ty nie spuszczę go kiblem, tak bym dał do kibla, wiadomo. 4,76% można powiedzieć. Położyłem folię malutkie na rzeczy. Tak. Rzeczy mam zabezpieczone, dlatego jest taki syf wszędzie. Okej, zobaczmy. Ciąg dalszy. Zobaczmy jak tutaj. Zobaczmy,
tak idzie lepiej niż ręcznie. Ale będzie rzeźnia. Myślę, że się dosunie. Nie, dosunięty jest daleko. Plus jest żelbet między tym. Pomiędzy tego wszystkim, więc ciężko by ci do tego wiele wiercić. Posmerowałem wiertło bazę techniczną. Tak. To Mirka ze sprzętem i za 2K wysokość. Błagam, 2K za takie dziadostwo, czy to jest metr na metr? Prawda, że to jest uciążliwa wylewka. No niestety, wakacje. Co tam, wziąć dobrą maszynę? Czyli to co, to nie jest dobry sprzęt z Lidla, co? Też mam takie przeczucie. Taki samorodek ładny. Tak chciałem, żeby odchodziło. A to ja sobie mogę chcieć. Tak właśnie chciałem. Piękne. Tak się musiał czuć Michał, kurwa, anioł. Tam chciał być to... Fajny ten wir. Tak cyganie czekają. Czekaj, tryb dłutowania z lekkimi obrotami. Czekaj, coś mądrego było napisane. Ty, dzień dobry, który to jest tryb? To jest tylko... dłutowanie? Zobaczmy. To jest taki magiczny tryb. Zaraz, co on robi? Jest młotek, jest taki obracające się dłuto. Ten tryb, kurde, ten, to co to może być? Bo wiadomo, wiercenie z udarem, sam udar, a to? Kurde, już nowa funkcja. Instrukcja, błagam. Wiertarka. RSX tu nakurwiać. To, co to ma zrobić niby wtedy? Kurde, zobaczmy. Odkryliśmy nową funkcjonalność. Nie wiem, czy mnie znowu obróciło. Najpierw dziury powiercić, co? Właśnie też słyszałem tę teorię i wydaje mi się bardzo spoko. No dobra, to się powoli obraca w tym trybie.
16, jak będzie połowa. Nie, nie ma wata. Potrwa dłużej. Będzie trochę, będą mieć troszkę zabawy sąsiedzi. Dobra, grunt to będzie usuwanie tego syfu. Sukcesywne. I przemycanie tego oczywiście, jako zwykłe śmieci. Że się przykryje dywany. Odpalcz tę notację. No, zaraz to zrobię. Tylko muszę zobaczyć, jak czas. Liczyłem, że to zajmie mi godzinę, ale widzę, że to jest niestety deadline. Trzeba będzie. Jutro jest środa, nie? Jutro zrobię ogłoszenie, że oficjalnie o której? Od 8 jest koniec ciszy nocnej. Od 8 jedziemy. Godzinę dziennie przez miesiąc. Tak, Stona, właśnie tak. Jeszcze myślę, jest takie druga końcówka. A ta wydaje się całkiem spoko. No. Co tam, że skuwanie tego może być błędem? Nie, nie, nie jest. Błędem to było to, to są pozostałości po kilku poprzednich właścicielach. Tutaj niestety research już zrobiłem. To trzeba skuć. Za koło fortuny. Czekam, aż się ustawi równolegle. Jest! Wygrałem. Okej. Okay. Cyk zabezpieczone. Że można podać czwartą warstwę. Tak robili poprzednicy. Jeszcze tylko kilka takich, kilka tysięcy i będzie z głowy. Czy to beton do bunkrów? Tak, właściciel był, jeden z poprzedników tutaj, jakimś wielkim figurantem, który robił te bloki. Więc podejrzewam, że to jest bunkier, który ma wytrzymać no bezpośrednie trafienie pewnie. Że u innych ma być na odpierdol. Dobra, ja zbieram kolejny element. Czekaj, że oplułem klocucha, co? Kto? Gdzie jest pan klocuch? Aż w szot... Nie, szczotka jest do kibla.
On, ją się potem umyje w kibli, będzie dobra, a Domestos... Boję się myśleć, co to jest. On jest chyba pusty. On jest taki, ten, dla skali, o. Więc nie, bez obaw. Dziękuję za dobre rady, ale niech sobie to egzystuje. Kurde, jak tu gorąco. Czekaj, z piekowym wiertłem. Czy co, ponawiercać sobie dziurki najpierw, co? Możemy to zrobić. Co nie? Zobaczmy. A, bo teraz widzę, że nie widzicie najlepszego. Nie macie ujęcia na ten feature tutaj. Tak, momencik, akurat jestem przy tym. Ujęcie na sąsiadów. Akurat wszyscy są. Byłem sprawdzić. Czyli tak, jest teraz teoria, żeby wziąć to i wymienić wiertło. A właściwie dłuto na wiertło. Najpierw wiertłem zrobić dziurki. I szczerze, ta teoria bardzo mi się podoba, brzmi bardzo sensownie. Cyk. Że Park staje świetną firmą. Dobrej cenie było relatywnie. Przecież mam już teraz wątpliwości. Teraz tak, gdzie jest tu... Nie. Zagadka jest dobra. Tam Krzyśku pyta, jak się sprawuje. Nie wiem, u mnie działa, nie? Ja się nie znam niestety na tym, co robię. Skuwałem parę rzeczy, ale to jest może... Nie na takim poziomie. Okej, cyk, to powinno się rozprowadzić. Ale damy tutaj ten. I co? Najpierw kulturalnie, przy pomocy wiertła. Tak, wiert ustawiamy na tryb cyk udarowe. Gdzie są okularki? Nie znaczy, nie wiem, przyzwyczaję. Muszę poszukać okularków. Ważny element BHP zaginął. Znaczy mam parę takich, ale nie lubię, jak mi ginie sprzęt. Zwłaszcza pewnie gdzieś go położyłem podświadomie. Czy wyczyścić? Tak, zaraz trzeba będzie. O, idę po drugi okularek w takim razie. Drugie w sumie dużo bardziej przewiewne, więc zostaniemy przy tym modelu.
teraz. Sprawdźmy tę teorię. Jak bardzo to nawiedzać? Jakimś systemem bym to zrobił. Czy na przykład co 3 centymetry? Że do końca, ale taką siatkę robić, tak? Do prętów. Nie. Dużo skuteczniejsze niż to napierdzielanie. Maskę trzeba już. Świeże powietrze z maski. Pięknie. Nie, to nie chodzi, żeby wierzyć pionowo. Chodzi o to, żeby wierzyć prostopadle do wiertarki, nie? Bo wiadomo, że jak się będzie naginać, to wiertło pęknie. Akurat, kurde, zniszczyłem wiele kamienic wiercąc. Znaczy, nie znaczy, że się znam, ale wiem, jak zepsuć wiertło na pewno. Mam tak, odkurzacz przemysłowy w drugim lokalu. Też z pewnej firmy. Czyli ten oddech, kiedy opada kurz. Tak, obuwie robocze, wakacyjno-robocze. Trzeba by to teraz powoli oczyścić. Cóż, dbajmy, bo już to dzieci oglądają, więc pokażmy przede wszystkim, że się też trzeba sprzątać. Niech pomagają rodzicom.
Jakby disco polo. Ha, jestem głupi. Wiecie, gdzie miałem te okulary drugie? Na głowie. Jezu. Rzadko zakładam tak te okulary i ten. Teraz się znalazłem, jak zdejmowałem słuchawki. A spoko. Jak się człowiek czuje w wiara, to nie zwraca uwagi. No i fajnie. Tak. Czy sąsiedzi poinformowani? Tak. Tak, tak. Oni sobie nie zdają sprawy, o co się porywają. Będzie policja. Nie, tutaj są prawa. No. Cisza nocna jest dopiero po 22. Moim zdaniem trochę zbyt wcześnie, ale no cóż zrobisz. No. To jest miotka za miękka. Mam gdzieś szczotę, tylko nie znajdę jej w tym sklepie. Wóz do karmnika na gołębie. Ej, to prawda? Ktoś gdzieś pisał, że gołębie są chronione. To jest niemożliwe. O, jaki ładny samolodek. Nie są, to dobrze. Nie no, schodzi no. Nic, jutro, bo niestety liczyłem, mój czas dziś się kończy na tą wylewę, ale jutro w takim razie, środa, od 9, spokojnie, do oporu, się to skuje. Zabezpieczę dokładnie teren już i ruszymy. Ten decapes. Rzucajcie mi na priwa, nie? Na którymś czacie jestem, to zobaczę. Z grubsza zrobione. w sumie można już zostawić. Ja bym kuł dziś. Nie, właśnie, kurde, mam kilka spraw jeszcze, które dzisiaj sobie zaklewałem. Już jest blisko, nie? Już czuć, że już jest bliziutko. Zrobiliśmy tak na oko, nie wiem, 7 centymetrów? Kurde, bardzo blisko już jest. To fajnie odchodziło. Nie wiem, czy to widać. Pokażę wam, kurde, wspominki. To były same kafelki. Jak to ładnie szło. Kurde. Jak to pięknie schodziło. Pylica. Kurde, jak z piramid. Tak zostaw, jak jest. Moment, potrzebuję jednego narzędzia, żeby to sprawnie ogarnąć.
Moment, najważniejsze, żeby na pewno nie przeciąłeś kręgosłupa. I szukam, gdzie dałem miotełkę. Czy miotłeś, nie? Czy to jest? Jest. To jest szkota, o której tyle wam opowiadałem. Pan tak żyje teraz, tak. I ciebie, kurde. Ciebie trzeba będzie obniżyć. Czy to podobno jest sztuka dla sztuki, no ale... Posadzka ma być na równi z tą posadzką tutaj. Mamy ze 3 cm, 4 w dół. To podobno robi różnicę. Dla tych, którzy mają 179 cm wzrostu. Ale dobra, niech im się też sika wygodnie. To nie trzeba się obniżać. Nie, eksperci mówili, że trzeba. Niestety wyszła, no błąd wyszedł, że to zostało... no to jest przytwierdzone na tym poziomie. To, czyli stelaż. Że drabina dla Jaya, właśnie coś takiego. Czekaj, nie lepiej było po prostu położyć kafelki na dole na stare kafelki. Tak, na tym polegał właśnie geniusz poprzednich osób, które tutaj rezydowały. I dlatego mamy 4 warstwy wylewki. Dużo lepsza przygoda jest w pomieszczeniu obok, które będzie następne zaraz w kolejce. Tu wam pokażę wykopaliska. O, to będzie dopiero, myślę, że to jest zabawa. To jest tak zwany trailer. Ok, prawdziwa zabawa zaczyna się tutaj, gdzie przejdziemy do tajemniczego pomieszczenia obok, w którym mamy już prawdziwą archeologię. To jest Tomb Raider. Tutaj mamy tak. Zobaczcie. Widać to wszystko? Skurczysyny małe, patrzcie. Kafelki, wylewka. Kafelki, wylewka. Kafelki, wylewka. Ok? Czy macie bazę? Który to napisał, że nie prościej... Teraz dam bana, bo to z takich ludzi normalni ludzie mają ten problem. Więc... Rozumiecie, to jest czwartorzęd, trzeciorzęd kreda, okej? Okay? Walk jurajski, tak? Że worków zabraknie. Nie, to już jest, to będzie zabawa na całego. I tak jest na całej ścianie. To jest wkuty. Dobra, kurde. Trochę wam nas spojduje, ale no mówię, to jest coming soon. Liczę na to. O, że proszę popuścić kabla tutaj. Pokażę wam, jak wygląda prawdziwa archeologia. Jakieś tą dajdowie z dupy. Patrzcie, patrzcie. Sorry za spoilery, ale... I ciężko to będzie dogrzać później, tak. Więc tam widać. Tam w środku tak zwanego kabiny prysznicowej jest wkuta pozostałość po baterii prysznicowej. To. Hej, mówię, to jest dopiero
To jest impreza. To będzie ciekawe. Płytki za ścianą dojdą spoko. Ale to tutaj, to będzie adventure na całego. Czy ja tak żyję? Nie no, niestety, takie coś pozostało po poprzednikach cudownych. 100 tysięcy. Coś ten deseń. Że tylko kilof. Próbowałem kilofem, czy to tutaj spoko, nie? Ze ścian to zajdą łatwo, no ale... Ale wylewki na podłodze są problemem. Co tam? Tam są rurki i korki zacementowane. No mówię, tak. Tam jest bateria zacementowana. No. To jest adventure spoko. Może któreś warstwa mi się spodoba. Jezu, boję się, że będę to robił i się tak krakowie się dojebią archeolodzy. Że każą zablokować miejsce i tyle. Że będą tam zwłoki, tam robić wszystko, okej? Okay? Na ile ocenia ten remont? 2 miesiące. Okej? Okay? Okay. Który to miesiąc? Załóżmy, że oficjalnie zaczynamy. Ruszę strukturę budynku. To jest wielka płyta, tutaj nie ma struktury. To jest kurde ten klip zergowy. No dobra, no to mamy taki optymistyczny akcent, że najlepsze jeszcze przed nami. Tutaj jeszcze taki przelot. Jakbyście nie widzieli, jak to wygląda, to tu ptaka. O, tam jest taki pion uroczy. Oświetlenie profesjonalne. Tu jest Master Chief z klocków Gobi, Kobi, czy jakiegoś innego podróbki Lego, innej podróbki Lego. Z lotu ptaka, z lotu gołębia, okej? Okay? Żeby właśnie ściankę... A, to jest magiczna ścianka... Tyryn, to jest wielka płyta. Tak, to jest konkret. A mi się podoba koncepcja, że można sobie srać, a ktoś może się myć i się nie wchodzisz sobie w paradę, więc nie ma problemu. Taki blek ze zwiastunu? Nie, niestety. Tamten był zupełnie gdzie indziej. Ja to mieszkanie ma lat. Kurde, chyba 70, 60. No. Tam jest XD. Nie, niestety. A pomoże tutaj być XD? Jest XD trochę taki, no. Tak, ma do widła. Mówię, no tu jest... To są ten, jakby ci ludzie pierwotni rysowali symbole. Dobra, zostawię was tutaj. I cóż, ja na razie sprzątam. Czyli tak, timeline mamy ustalony. Wszystko zacznie się jutro. Już widzę, jak to idzie. Nic tylko teraz zrobić i ruszać. Myślałem, że będzie z góry w sumie, no bo ze ścian zeszły łatwo, no ale pamiętałem, wiedziałem, że ta wylewka będzie masakrą. Jest masakrą, a w sumie tu wylewka zejdzie, czyli liczę z jakiś miesiąc. Lekko obliczyć ten stelaż i będą mogli wejść specjaliści, którzy coś tu zrobią. Tyle. Idzie jak po gruzie, no. Guziko coś wkleił ładnego. Czy będzie jutro live? Tak. Jutro od rana, tylko zapowiadam oficjalnie sąsiadom, że bez niespodzianki, że mają, powiem, żeby wypierdalali jak mogą. Póki mogą, no to ten, powiem, że jutro wchodzi do nieprofesjonalna ekipa i że już robią. O. Czy Nvidia zgodzi się na stream z Kucia? Raczej nie. Czy piesek jest, nie no, piesek jest gdzie indziej, co ty? To jest mój poligon w tym momencie. Tak, mogę tutaj eksperymentować. Tutaj nie ma żywych, to jest no-go zone, ok?
Oficjalnie mieszkanie zostało przeznaczone dla emigrantów i tutaj nikt nie przychodzi. Okej? To mogę zrobić wszystko. Problemem są sąsiedzi, ale wiecie, no. Czy pies mógłby kopać kości? Nie, szkoda psa, nawet jakby mógł kopać kości. Dobra, to ten. Ja muszę przejść do innego bezpiecznego safe zone, żeby podłączać sprzęt. Uwaga, wy teraz widzicie ciemność. To jest oczywiście złudzenie. Tak naprawdę powinniście zobaczyć to. Nic nie jest takie jasne. Kim ty jesteś? Ja jestem człowiekiem, którego nie znam, który nie wie, kim jest. Nie ma tożsamości. Jak rozumiem tę zagadkę? Mam przeczucie. Ja jestem obcy.